Siemanko ziomeczki, z tej strony Nikoś. Dzisiaj się widzimy w kolejnym odcinku i tym razem nie jest to CS, lecz kontynuacja serii, która była prowadzona jakieś 2 lata temu. Tutaj macie screena, właśnie widzicie kiedy był wprowadzony pierwszy filmik, tylko nazywał się troszkę inaczej. Było nazwa tego, czy wiesz, że troszkę się nazwa zmieni, ale jest to nadal ciąg dalszy tego, żeby nie było, zobaczyć sobie datę, kiedy jest to prowadzone. Nie jest to robione z dnia na dzień, tylko dalsza kontynuacja, która była przerwana jakiś czas temu. I w tym odcinku, pierwszym od tego długiego czasu, mamy 10 najgorszych tatuaży, które wyglądają najgorzej, moim zdaniem. Wy możecie znaleźć jakieś inne gorsze, ale to jest moja top 10 najgorszych tatuaży. Tak więc, lecimy! Pierwszy tatuaż na naszej liście widnieje na jakiejś dekolcie jakiejś kobiety, co jak sądzę ma zwrócić uwagę na sam tatuaż na dekolcie, nie na jej piersi, co jak można wywnioskować właśnie z tego tatuażu w tym miejscu. Ma dosyć małe piersi, jest to pewnie rozmiar SS. Jak ktoś wie, co to znaczy i co to za rozmiar, to niech napisze w komentarzu. Kto trafi, ten wygrywa nagrodę. Jakąś super hiper. Więc czekam na was i mi się wydaje, że ten tatuaż można zaliczyć do jednych z najgorszych, bo w takie miejsce tatuaż mi się wydaje, że nie powinien wyglądać w ten sposób. Numer 2. Tatuaż, który zostaje na całe życie, to oczywiście jak reszta, ale taki tatuaż, robak, jakaś stonoga, która wypełza, można powiedzieć, z ucha i leci w stronę ust. Nie wiem, co ma przedstawiać. Jeżeli to by było coś mniej odrażającego, myślę, że wyglądałoby znacznie lepiej, ale cóż, pozostawia ten tatuaż wiele do życzenia. I mamy numer 3. Pana, który przerobił po prostu swoje ciało razem z twarzą, z brzuchem, z rękami na, można powiedzieć, na Pinokio. Jest zrobione tak jakby sklejona jego, zszyta jego skóra, a pod spodem było samo drewno, które zostało jakieś połączone jakimiś gwoździami. I nazywamy tego pana Pinokiem. Ciekawe, czy nos też mu rośnie. Numer 4. Jak widzicie, mamy pana, który sobie... No pana chyba. Nie ma piersi, ale ma znowu w sutach kolczyki. Narysował, wytatuował sobie bombę i zapalnik na brzuchu. Nie wiem, jak bym się czuł w jego skórze, idąc na przykład przez plażę bez koszulki, z takim tatuażem na brzuchu. Jak wyglądałaby reakcja ludzi? Mi się wydaje, że miałby dużo wolnego miejsca obok siebie. I numer 5. Jak dosyć można się tutaj przyjrzeć, widać, że to jest chyba stopa. Na stopie mamy kupę nadwytatuowaną. Nie wiem, czy to jakieś przeżycie z przeszłości dało do myślenia tej pani, że w tym miejscu akurat sobie zrobiła ten tatuaż. No ale powiem wam tyle, gówniana sprawa. Na stopie ani założyć japonków, ani nic. Tylko skarpetki całe życie. Chyba, że ona się szczyci tą kupą na tej stopie, nie wiem, nie mam pojęcia. Jest to jeden z najgorszych tatuaży, jaki widziałem. I nie wiem, czy znajdziemy jakiś najgorszy. Powiem wam, znajdziemy gorszy. Numer 6. To jest może jeden z tych gorszych tatuaży. Nie wiem, co mam stwierdzić na jego temat. To jest chyba, no nie może to być nic innego niż tatuaż. Wygląda dosyć śmiesznie pomalowany mazakami, pisakami jakimiś na twarzy i całe życie z takim czymś i jeszcze te kolorowe oczy. Nie no, z tym już się nic nie zrobi, jeżeli ktoś nie wie, tatuaż można wypalić, ale zostaje ci blizna wtedy po tym. Nie wiem, jeden z gorszych tatuaży, jakikolwiek widziałem w życiu. Numer 7. Nie wiem, czy to jest fake. Starałem się dowiedzieć, ale nic ciekawego nie udało mi się dowiedzieć, zrobię tego zdjęcia. Nie wiem, czy to jest dorobione, pomalowane, no wygląda jak coś wytatuowanego. Może wy wiecie coś na ten temat, możecie napisać. Jest to Japonka, nie wiem, Chinka, Japonka, Koreanka, nie mam pojęcia, która dorobiła sobie po prostu troje oczu dodatkowych i wydłużyła sobie usta z jednej strony. No, jest to, wygląda to paskudnie, okropnie, koszmarnie. To jest tragedia i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. I mamy numer 8. Widzimy, że to jakiś fan smakosz McDonalda, który sobie wydał dość sporą sumę pieniędzy, może jednorazowo, i tylko sam na siebie w McDonaldzie, 143 dolary, czy co tam jest. Chyba tak mu się spodobał ten paragon, że postanowił go wydrukować, nie wiem, pochwalić się przy swoich grubych, dużych
puszystych kolegów, koleżanek, z którymi tam pewnie jada. I to jest dość dziwny i nietypowy tatuaż. Numer 9. Dość niewyraźne zdjęcie, ale przyjrzyjcie się. Tarantula, który odwłok zrobiony jest z jego nosa. Jak to wygląda? I weź ubiegaj się człowieku o pracę z takim czymś na twarzy, albo w ogóle gdziekolwiek wyjść. Nie wiem, czy on zgodził się sam dobrowolnie na ten tatuaż, czy został do tego po prostu zmuszony, ale wygląda to no strasznie, okropnie, niewiarygodnie wręcz. Masakra, masakra, strasznie. I tatuaż numer 10. Pani, która ma chyba dosyć duże problemy z nadwagą lub z jak to powiedzieć, z wylewającymi się bokami, gdyż ma z tyłu na plecach piłę motorową, która już tnie, można powiedzieć. I pewnie ta pani chciała sobie w ten sposób uzmysłowić, że przydałoby jej się troszkę obciąć boczki. I to tyle ziomeczki w tym odcinku. Jest to 10 moim zdaniem najgorszych tatuaży, którzy ludzie sobie zrobili. Jeżeli seria wam się spodoba, to w tym samym albo w następnym dniu wpuszczę wam 10 najgorszych, no, nie najgorszych, 10 najlepszych tatuaży, niewiarygodnych tatuaży, które moim zdaniem wyglądają niesamowicie. Jeżeli wbijecie 35 łapek, leci kolejny odcinek. I to tyle ziomeczki. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie, kto jeszcze tego nie robi. I to tyle. Trzymajcie się. Bang!